Po 6 meczach rozgrywek Dolnośląskiej pierwszej ligi siatkówki mężczyzn BTS Elektro zajmował 5. miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 10 punktów i stratą 5 punktów do lidera, czyli siatkarzy z Milicza. Sobotni mecz na własnym boisku rozgrywany był z drużyną z Kątów Wrocławskich, która ze stratą 3 punktów do Bolesławian plasowała się w tabeli na 6. pozycji. Teoretycznie zatem Bolesławianie mieli grać z drużyną nieco słabszą, ale już pierwszy set pokazał, że nie będzie łatwo. Gra była wyrównana, a świadczyło o tym choćby to, że tego seta trzeba było rozstrzygać na przewagi. Ale to gospodarze doprowadzili do wyniku 26-24. W drugim secie obraz gry kompletnie się zmienił i to na korzyść Bolesławian, którzy wykorzystywali wszystkie możliwości do powiększania przewagi nad rywalem. Udokumentował to ostateczny wynik tego seta, w którym BTS wygrał aż do 15. Dobra, koncentracja dalej, tylko tyle. Zobacz, panie, robimy młyn. Reszta jest ok. Tak, wynik jest fajny, gramy. BTS! Trzeci set na powrót zmobilizował gości z Kątów Wrocławskich, którzy musieli go wykorzystać w próbie powrotu do meczu. Gra była znowu bardzo wyrównana, a na tablicy wyników punkty przybywały to jednej, to drugiej drużynie. Znowu zaszła konieczność rozstrzygnięcia o wygranej w grze na przewagi. W tym secie wynik to 28-26, co dało zwycięstwo Bolesławianom w całym meczu 3-0 i komplet punktów do tabeli rozgrywek. BTS Elektros nadal zajmuje 5. miejsce w tabeli, powiększywszy jednak przewagę nad 6. drużyną. Bolesławianom brakuje punktu do 4. miejsca i 3 do 2. Lider zaś nadal zachowuje swoją przewagę, bo w swoim meczu zdobył znowu komplet punktów. Kolejny mecz w najbliższą sobotę BTS zagra na wyjeździe we Wrocławiu. Tam spotka się z outsiderem ligi, Tauronem Gwardia Wrocław Academy. Wrocławianie dotąd nie wygrali żadnego meczu. Można więc się spodziewać, że i bolesławianom nie uszczkną punktów.